Cześć z strony Hodlerka. Po krótkiej przerwie wracam do Was z dużą ilością informacji. Zanim zacznę, zapraszam na mój telegram, wrzucam tam szybkie info, kiedy nie mogę nagrywać. A jeżeli chcielibyście zakupić swoje pierwsze kryptowaluty i zgarnąć 30 dolarów na start, to zachęcam do założenia giełdy Bybit. Linki zostawiam pod filmem. Zacznijmy od Vela. Vela parę dni temu przedstawiła swoje plany odnośnie beta testów. Jak wiemy 14 lutego zakończyła się faza pierwsza, do 5 marca będzie trwała faza druga, natomiast faza trzecia rozpocznie się 6 marca, a jej zakończenie zostanie ogłoszone. Faza trzecia to tak naprawdę odliczanie do premiery Vela, podczas tej fazy odbędzie się kwalifikacja do NFT oraz airdrop. Mam nadzieję, że airdrop będzie z tych większych. Dzięki temu, że tradujemy, płacimy też opłaty na platformie. Dlatego mają skąd wziąć kasę na airdrop. Pytanie tylko, jak się zachowają. Ja słuchajcie, planuję tutaj. Mieć wykonanych około 100 tradów na jakieś 100 tysięcy dolarów. Wela wrzuciłam wcześniej w hyper VLP, stykuję też niewielką ilość Wela, także zrobiłam właściwie prawie wszystko. Jeśli jeszcze nie tradowaliście na Vela, spróbowałabym zaznaczyć swoją obecność, nie jest to jakiś olbrzymi koszt. Link do Wela znajdziecie pod filmem, a mój pierwszy film o Wela powinien Wam się teraz wyświetlić. Kolejna informacja, tym razem z ekosystemu Kosmos możemy odebrać airdrop Stride. Wcześniej już odbieraliśmy tutaj airdropa, ale 66% airdropa nie zostało sklejmowane, dlatego te niesklejmowane tokeny trafiają ponownie do nas. Ogólnie jest to airdrop za staking Atoma oraz Juno oraz za to, że testowaliśmy platformę. Podeślę Wam tą stronę do claimingu właśnie tego airdropa. I przeskoczymy teraz do tematu były Terry. GameSwift, zapewne znacie projekt, chce wynagrodzić osoby, które posiadały STT 7 maja ubiegłego roku. Tutaj możecie sprawdzić, czy właśnie łapiecie się na to. Wklejamy tutaj adres Terry i wyświetli Wam się, czy stejkowaliście STT. Na medium możecie przeczytać o tutaj w tym miejscu o tym więcej. Teraz wróćmy do tematu testetów. Już jakiś czas temu robiliśmy ten test net zeta chain. Powinien ten film Wam się właśnie wyświetlić. I ogólnie sama szata się trochę pozmieniała, i warto zbierać tutaj cały czas punkty poprzez swapy bądź zapraszanie znajomych. Za każdą wykonaną raz w tygodniu transakcję dostajemy aż 7000 punktów. Także myślę, że warto chociażby raz na tydzień tutaj wpadać. Od dziś uruchomili oni też darmowy test net bridge. Tutaj jest pod zakładką swap. I tutaj konwertuje różne testowe tokeny w jednym miejscu, więc jest to naprawdę wygodne. Pamiętajcie, że wszystkie linki będą pod filmem. I inna sprawa to odbiór NFT od Coingecko. Jeśli posiadacie minimum 150 candies, to możecie za free wymintować właśnie New Gecko NFT. I przedostatnia informacja. Możemy zapisywać się na testy portfela Rise Finance na ZK Sync. Wchodzimy sobie tutaj na stronę, klikamy sobie Request Access. Chwilę trzeba poczekać. I co tutaj trzeba zrobić? Należy zafollowować projekt, następnie kliknąć tweet, i tam zobaczycie, że będziecie musieli otagować trzech znajomych. Także to zróbcie. Tutaj wklejacie właśnie ten link do waszego tweeta, dodajecie się do Discorda i podajecie swój e-mail. Na samym końcu klikacie Apply. No i czekamy, czy przyjdzie nam zaproszenie na maila. I ostatnia sprawa to testnet łańcucha Build on Base od Coinbase i właśnie go sobie wykonamy. I standardowo będziemy tutaj potrzebowali testowych tokenów Ethereum na GoEarly. Ja Wam zostawię linki do faucetu pod filmem, a my teraz dodamy sieć testową do Metamaska. Myślę, że najszybciej będzie przejść na te goearly.basesscan.org i tutaj na dole mamy Add Base GoEarly Network. Klikamy Approve. I klikamy Switch Network. Ok, i jak widzicie, pojawiła mi się ta sieć testowa, i teraz przechodzimy sobie do fałsetu pod base. Tutaj, jak widzicie, mamy trzy fałsety. Ja sobie wybiorę na przykład ten. Łączymy się walletem i klikamy Continue. Na razie wybiorę sobie, żeby mi przysłali jedynie 0.05. Ok, i jak widzicie, pojawiły mi się testowe tokeny na portfelu. Teraz idziemy sobie do bridge. Łączymy się walletem i tutaj wykonamy sobie bridge, a musimy oczywiście zmienić na Goerli i klikamy Deposit ETH. Teraz klikamy sobie Withdraw, zmieniamy sieć i klikamy sobie Withdraw. Przechodzimy sobie do Transactions. Ja tutaj chwilę poczekam, żebym miała Complete. Po około 3-4 minutach pojawiła mi się tutaj ta informacja, żeby zmienić na L1, więc klikamy sobie. Jesteśmy na Goerli i klikamy Submit Proof. I na samym końcu klikamy sobie Finalize. Ok, na dzisiaj to wszystko. Na pewno warto wrzucić sobie jeszcze na sieć testową e, własny smart kontrakt, jednak nagram Wam to już w kolejnym filmie. Dzięki, że zostaliście do końca. Trzymajcie się. Cześć!